Cześć, cześć, siema, Tibi z tej strony, a przed wami kolejny wiedźmiński odcinek z wiedźmińskiego Wiedźmina 2. Znaczy, może nie jest on aż tak wiedźmiński jak Wiedźmin, ale lecimy. Tutaj mamy do ubicia trzech typów. O, no właśnie, szlak by to się zbagowałem jeszcze o cegłę, nie? Najlepiej. No jeszcze nie sparował, fajnie. Który mamy poziom? Mamy parowanie? No nie mamy, no nawet jeszcze parowania nie możemy wziąć. Parowania ze wszystkich kierunków. Dobra, zlutujemy to, co z nich zostało i idziemy tutaj. Musimy wejść właśnie do studni, tutaj zejść na dół. Bo kapłan mówi o tym przejściu pod murami, prawda? Tak, jakieś miejsce mocy, coś, ten... Ale to chyba gdzieś tutaj na dole będzie. No. O, i utopiec, coś takiego. No i git. Leży utopiec. Mamy do rozdania talenty. Talent jeden, to sobie dorozdamy ten talent, już zapiszemy. Jak wylełem gówno w dupie. Niemożliwe w tym miejscu. O, Renę i drugim jest stołowy, spoko. Tutaj właśnie było miejsce mocy, jakiś przestęp. O, sorry. Na mi się kichło. No. Będziemy musieli iść tutaj w prawo, jest tylko zobaczyć, czy tutaj nic nie ma przypadkiem. Fajnego, jakichś pieniążków i tak dalej, bo tu na pewno jest miecz do wzięcia za tymi cegłami tutaj. Tak, tylko czy coś jeszcze jest? Zobaczcie tutaj. O, widzicie, temerski miecz stalowy. Najmocniejszy miecz stalowy w prologu, bo runiczny mahakamski Sihil ma 10-12, a temerski stalowy ma 11-14, więc to też jest jakaś różnica, prawda? O ty gnoju! A się przestraszyłem gościa. Co nie? Ja pierniczę. Tak. Teraz twoje zwłoki trzeba przesłuchać. Przeszukać, o ile jakieś zostały w ogóle. No i nie ma zwłok. No kurczaki, ziemniaki. Tu są oreny przynajmniej. O, rozpadł się szkielet. Co, jakiś tu jeszcze jest? Że gra muzyka? No nie, tu nie ma żadnego. A, jednak jest. O ty kurde gnoju. Uderzył nas dwa razy. No co za frajer. I tu jeszcze kolejny będzie, nie? Z tego co pamiętam w każdym razie powinien jest właśnie. Nie ma gnoju. Move, bitch! Dobra. No, już myślałem, że się muzyka nie uspokoi. Trzeba przejść jeszcze tutaj. Tutaj nie ma żadnych lutów i tak dalej. Trzeba tutaj wejść po drabinie. No i tutaj mamy ogólnie do wzięcia bardzo dużo fajnych rzeczy, które nam się potem przydadzą w dalszej części gry, tylko oczywiście ciężko jest wziąć niektóre, bo się... No właśnie, zejdźcie. Weźcie mi stąd to. Dwa, ruda żółtego meteorytu. A, dobra. I patrzcie na to. Skojatel. No właśnie, to jest bardzo ważna poszlaka w tej chwili, zwróćcie na to uwagę. Na to, że tutaj są Skojatel. Bohater i parowanie ze wszystkich kierunków. Teraz już nawet będziemy mogli się klepać bez Quena. Oczywiście, jeżeli to parowanie będzie miało lepszy dzień. I będzie parowało. No nie tu, ziomek! Andrzej.
A jednak ma dobry dzień parowany. Dobra. Ale rzeźnia porobiona. Jednak parowanie stwierdziło, że będzie miało dzisiaj dobry humor i że będzie parować. Bardzo mnie to cieszy. Bo właśnie dzięki temu parowaniu teraz można robić bardzo fajne akcje. Od razu się orientujecie, kto zaczyna, kto już się zamachuje i tak idealnie puf, parujecie. Pięknie. Tutaj też jest sporo rzeczy do wzięcia, tylko trzeba medalionem zobaczyć, gdzie one są. Jest tutaj. Tutaj, tu i tu. Jeszcze tak. Tutaj coś było do wzięcia? Nie. To ogólnie właśnie stąd macie ekran wczytywania, nie? Tutaj mniej więcej jest pokazany ekran wczytywania prologu. Właśnie z widokiem na tą samotnię. Dobra, udało się. O! Tak, teleportacja. Że tutaj, w tym przejściu niby to się wszystko działo, nie? Wskazy dla żołnierzy, jakieś oreny, dobra. Nieważne. No, Lavaletovia. I tyle se pokrzyczałeś. O, i tu będzie sieczka. Dawaj go, jeszcze go. Dobra, po tobie. I teraz z tamtym typem będzie trzeba się sklepać. No jeszcze... Kur! Że nie doskakuje, nie? No doskocz, Geralt! Nieźle paruje podczas atakowania, nie? Dobry, kurczę, rycerz. Wkurzający strasznie. Zobaczcie, no niby parowałem, używałem Arda i tak dalej. Miałbym użył konia, to by mi się wigor nie ładował. A i tak sklepał, kurczę, 2/3 życia, nie? Niektóre rzeczy są tak wkurzająco zrobione w tej grze, a niektóre też są zrobione fajnie. Na przykład działające parowanie jest zrobione bardzo fajnie, bo nie działające to już nie jest fajne. Nie tu. Gdzie to było? Jakieś ziółko. Halo. Tu. Dobra, ten goskór. Tak, teraz trzeba tutaj wejść, właśnie użyć tego klucza, co ten strażnik przy sobie miał. Jeszcze sobie możemy wziąć jakieś znoszone rękawiczki. Nie wiem po co nawet. O!
Gdzieś tutaj jeszcze jakieś ziółka są może? By mi się przydały. Są, a jakże. No i tu jeszcze. I to będzie dobry tekst Foltesta. Słuchajcie to. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie. I najbogatszym. Trzymam waszą wysokość ze słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chęt dożyć elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tales, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Arthur Tales, były hrabia Nesveld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Bussy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tales. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Bussy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tales, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Świątobliwemu włos z głowy nie spadł, a szlachetka dostał w ryj. Wilk syty i owca cała. Różne rzeczy mogą jak w czasie szturmu. Ale smok był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Przelała. Co przelała? No, goryczy, czarę. Ładnie się tu ubierze, będzie stylowa. Tak. A weźmy sobie ten. No, goryczy, czarę. No tak. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Pierwsze słyszę. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roche. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją... Smok będzie za chwilę twoim najmniejszym zmartwieniem. Dosyć! Zamknąć gęby, obaj! A wziąłem ten srebrny zwykły wiedźmiński miecz, bo żeby po prostu to podczas cutscenki wyglądało normalniej. Smok wrócił! No właśnie. Nie ma quick time event włączonego! Nie! O nie! Dobra, dziękuję. Nie mogę! Dobra, biegamy. No właśnie. Widzicie? Ten zwykły srebrny. No właśnie. I straciliśmy ten zwykły srebrny miecz, a nie księżycowe ostrze. Chociaż nawet gdybym miał założone księżycowe ostrze, to i tak byśmy stracili ten zwykły, nie? To jest tak fajnie właśnie zrobione, że mamy już dobry srebrny miecz od początku gry. Znowu ocaliłeś mi życie. No, widzisz, Foltest. I widzicie, mamy księżycowe ostrze. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie poruszy.
będzie przeszkadzał. Masz moje słowo. Ta. Dzięki, Foltest. Czy coś ciekawego tu będzie? Tu chyba nic już, nie? No. Nie ma żyje w tym miejscu, nie możemy rzucić znaku ani nic. I teraz będzie ważna scenka, więc ja się rozpływam w powietrzu. Oglądajcie. Kto idzie? Król Foltest! Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Idź, Busy. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Bije ona triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Chwila, ślepcza. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem. A królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Arais... Pomóż bratu. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, panie.
No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. No właśnie, chyba nic więcej się od niego nie dowie, więc dzielni temerscy żołnierze oczywiście na czas przyszli. A my w tym momencie się żegnamy, widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo za obejrzenie i na razie, siema, cześć i pa, pa.